I witam wszystkich. Chapter 13, epizod 14. Jeżeli dobrze pamiętam, zagrajmy dalej w Betelgezę, gdzie jest mnóstwo odbić wszystkiego. Na pewno to nie wyjdzie. To na pewno nie wyjdzie, dlatego że my tutaj się musimy chyba podetykać troszkę w taki sposób. Tak mi się wydaje przynajmniej. Spróbujmy teraz. O tak. Ale nie możemy się dotykać za bardzo. To znaczy, że ile razy mogę się dotknąć? Raz mogę się dotknąć. Drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz i szósty raz. I podejrzewam, że to jest max, który będzie potrzebny. I ta kostka już teraz permanentnie trzyma to włączone. Ciekawe, czy to jest zamierzony efekt, czy to jest błąd. Przyjazny duch. Osiągnięcie dostałem. Zastanawiające dlaczego. Czyli to jest duch według twórcy. Okej. Okay. To jest duch. Tutaj mamy podobną akcję, to może ja od razu zginę, bo chyba źle to zrobiłem. Aczkolwiek, zobaczmy co się stanie, jak tutaj nastąpi. Aha, czyli to też jest niezbędne i to trzyma na tyle długo, że mogę się cofnąć. Obydwoma kostkami. Czyli tak. Raz, dwa, trzy, pięć. Chyba tyle było potrzebne. No, o jeden za dużo, ale nie szkodzi. Szkodzi jednak. Ach. Raz, dwa, trzy, cztery. Piętnaście na dwadzieścia. Troszkę mnie już nuży ten epizod. Jednak chciałbym już kolejny. Dobra, zrobię jakiegoś randoma. Dobra, ten random był głupi. Jeszcze raz w takim razie. Tak, tak. I tak, i on teraz pójdzie na dół. Prawo. Nie. Nie. Oczywiście, że nie. To jest tutaj jakiś punishment dla mnie, ten na dole. Lepiej by było się tego punishmenta jakoś pozbyć najpierw, zanim w ogóle zaczniemy rozgrywkę, ale to chyba nie będzie możliwe. No, bo nie da się tutaj zejść na dół. Zastanawiam się, czy to można do czegoś wykorzystać. O nie, nie, dobra, nie da się jednak. Kurde. A może tak jakoś? No nie, bo to jest, kurde, za szybko to znika wtedy. Dobra. Czy tak na dół, na dół? Lewo, lewo. I może, kurde, jeszcze jednak nie. Cholera, no.
Czy może tutaj jakoś tą kostkę zbuforować, żeby ona doszła po prostu tam później? Może? O, może w tym jest metoda tutaj. Jeżeli bym tak porobił troszkę. Teraz. Czemu tak jest? Dlatego, że jeden krok jest za daleko wykonany. Czyli musiałby być na przykład tutaj bufor narobiony. O. Teraz spróbujmy. Nawet nie w tym miejscu. Nie w tym miejscu. Tylko tu. Tu musi być bufor narobiony. Teraz. Boże, był w sumie prosty, a straciłem na niego więcej czasu niż było to potrzebne. Okej, okay, nie mamy teraz żadnej kostki, która by symetrycznie z nami chodziła, także teoretycznie może być łatwiej. W praktyce może się okazać, że wcale nie. Tutaj chyba trzeba bufor sobie narobić znowu. Żeby ta kostka nigdzie nie poszła. I teraz coś ja muszę zrobić tutaj z tym. Raz i dwa. I raz. Okej. Okay. Nie wiem, po co była ta klepsydra całkowicie po prawej. Być może twórca poziomu miał jakiś inny zamysł na jego przejście. Ja w każdym bądź razie zrobiłem to po swojemu. Nie! Nie chciałem tak. Wróćmy tutaj. To się rozbija, okej. Okay. Ale chyba wiem, jak zrobić, żeby się nie rozbiło. Muszę zginąć. I teraz tutaj. Na dół, tak. I teraz w ten sposób. No ale teraz wróciło do góry i się rozbije tutaj z kolei. Także to nie jest droga do wygranej. Uch. Może jakoś tak? Może jakoś tak? Tylko, że co? Że teraz ta kamienna kostka jest zły... Kurde. Dobra. Jeszcze raz w takim razie. No teraz chyba będzie dobrze. Uf, udało się. I 10 minut upłynęło, więc zakończymy sobie ten odcinek, a w następnym będziemy kontynuować ten epizod. Zostały jeszcze nam 3 poziomy włącznie z tym.